Aus 1. Petrus 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 2. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział od 18 wiersza do 4 rozdziału, drugi wiersz. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Apostel Petrus war einer von den 12 Jüngern des Herrn Jesus. Apostoł Piotr był jednym z 12 uczniów Pana Jezusa. Wenn wir von ihm in der Apostelgeschichte lesen, sehen wir ihn als Menschenfischer, der Menschen zu dem Herrn Jesus brachte. Gdy oglądamy go w Dziejach Apostolskich, to widzimy go jako tego rybaka ludzi, którzy przyprowadzał ludzi do Pana. Da arbeitete er als Menschenfischer mit dem Netz. Und viele kamen zu dem Herrn Jesus, als er predigte. On używał jako tego narzędzia takiej sieci, dzięki której jakby łowił ludzi i przychodzili oni do Pana. Er arbeitete auch mit der Angel und ging zu einzelnen, wie zu dem Cornelius. Ale także on pracował tak jakby wędką, czyli łowił pojedynczych, na przykład jak Korneliusza. Auch wir dürfen Menschenfischer sein. Także i my możemy być takimi rybakami ludzi. An dem Platz, wo wir hingestellt sind. W tym miejscu, na którym jesteśmy postawieni. In der Schule, in der Nachbarschaft, auf der Arbeit. Czy w szkole, czy wśród sąsiadów, czy w pracy. Wissen die Menschen, dass du zu dem Herrn Jesus gehörst? Czy ludzie wiedzą o tym, że ty należysz do Pana Jezusa? Haben sie schon einmal von dir gehört, dass der Herr Jesus der Heiland ist? Czy słyszeli to już od ciebie, że Pan Jezus jest Zbawicielem? Petrus und den anderen wurde verboten, von dem Herrn Jesus zu erzählen. Piotrowi i innym zabraniano mówić o Panu Jezusie. Aber dann sagten sie, es ist uns unmöglich, davon nicht zu reden. Ale wtedy oni odpowiadali, to jest niemożliwością, abyśmy o tym nie mówili, nie głosili. Wenn das doch bei uns mehr so wäre. O, gdyby to było bardziej tak u nas. Wenn wir die Petrusbriefe lesen, dann finden wir Petrus als Hirten. Jeśli czytamy listy Piotra, to widzimy tutaj Piotra jako pasterza. Diese Aufgabe hatte er von dem Herrn Jesus empfangen. To zadanie otrzymał od Pana Jezusa. Er sollte sich um die Schafe des Herrn Jesus kümmern, sie hüten und sie weiden. On miał troszczyć się o tą trzodę Pana, miał ją prowadzić i paść. Und das tut er in diesen Briefen auf eine liebevolle Art und Weise. I w tych listach on to czyni w sposób bardzo łagodny i pełen miłości. Auch heute braucht es Hirtendienst. I w dzisiejszych czasach także potrzebna jest ta służba pasterska. Beten wir für Gott, dass er diesen Dienst in den örtlichen Versammlungen noch geschehen lässt. Czy prosimy Boga o to, by taką służbę darował w miejscowych świadectwach? Wenn Petrus diesen ersten Brief schreibt, dann hat er vier große Absichten. Gdy Piotr pisze ten pierwszy list, to ma trzy wielkie zamiary. Er schreibt an die Gläubigen aus den Juden. On pisze do wierzących z Żydów. Und er möchte ihnen das wahre christliche Teil deutlich machen. I chce im uzmysłowić tą prawdziwą cząstkę chrześcijaństwa. Sie kamen aus dem Judentum und sie durften lernen, als Christen habt ihr etwas Größeres, etwas Besseres empfangen. Oni pochodzili z żydostwa i chciał im to uzmysłowić, że jako chrześcijanie macie coś więcej, coś bardziej znamienitego.
Und dass sie dieses Teil der Christen gut verstehen, dafür schreibt er ihnen. I on pisze do nich, aby oni właśnie to dobrze zrozumieli. Kennen wir das Teil, das Gott uns in dem Herrn Jesus geschenkt hat? Czy znamy ten dział, który darował nam Bóg w Panu Jezusie? Aber dann hat Petrus einen zweiten Grund. Ale drugim powodem Piotra jest. Petrus ist in seinen Briefen immer praktisch. Piotr w swoich listach jest zawsze praktyczny. Und er möchte gerne, dass das praktische Leben der Christen zu dem Teil passt, was Gott ihnen geschenkt hat. I chce, by to praktyczne życie pasowało do tego, co Bóg darował. Das ist auch für uns wichtig. I to jest również i dla nas ważne. Manchmal denkt man, dass es Gläubige gibt. Czasami myśli się, że są wierzący. Sie haben so einen großen Kopf. Którzy mają tak wielką głowę. Sie wissen viel. Wiedzą bardzo dużo. Aber sie haben so kleine Füße. Ale mają tak małe nogi. Da ist überhaupt gar kein Wandel dementsprechend zu erkennen. Nie można w nich rozpoznać tej drogi, którą powinni kroczyć. Aber Petrus macht deutlich, jetzt lebt auch so, wie Gott euch gemacht hat. I Piotr nam to uzmysławia. Teraz czyńcie tak, jak Bóg tego chce. Der dritte Grund für Petrus zu schreiben. Trzecim powodem Piotra, by napisać list. Er möchte den Gläubigen deutlich machen, wie die Regierungswege Gottes sind. Chce uzmysłowić wierzącym, jakie są drogi zarządzania Boga. Gott handelt mit den Menschen, er führt und regiert sie. Bóg działa z człowiekiem, prowadzi go i zarządza, czy rządzi nim. Auch die Gläubigen, seine Kinder, hier auf dieser Erde. Także i wierzących, jego dzieci, tutaj na tej ziemi. Und in seinen Regierungswegen sind wir unter seiner Hand. I w tych drogach jego zarządzania, my jesteśmy w jego rękach. Und da kann es sein, dass Dinge in unserem Leben geschehen, durch die Gott uns etwas sagen will. I może się tak zdarzyć, że w naszym życiu zdarzą się jakieś rzeczy, przez które Bóg chce nam coś pokazać. Und wir dürfen wissen, alles, was uns geschieht, kommt aus der Hand Gottes, der eine gute Absicht mit uns hat. I możemy być tego świadomi, że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, pochodzi z ręki Boga, który ma dobre zamiary wobec nas. Und eng damit verbunden ist der vierte Grund für den Petrus zu schreiben. I bardzo blisko z tym połączony jest czwarty powód, by napisać list. Er möchte die Gläubigen ermutigen in Leiden. On chce wierzących posilić w cierpieniu. Die Gläubigen hier, die hatten es nicht einfach. Wierzący tutaj nie mieli łatwo. Sie waren in doppelter Weise Fremdlinge und Zerstreute. Oni byli jakby w podwójny sposób obcymi i tymi rozproszonymi. Sie hatten sich aus dem Judentum zu dem Herrn Jesus bekehrt. Oni nawrócili się z żydostwa do Pana Jezusa. Und jetzt sagten ihre früheren Bekannten, mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben. I ich wcześniejsi znajomi jakby wyrzekli się znajomości z nimi. Kontaktów wszelkich z nimi. Und die zweite Seite, sie lebten auch in der Verfolgung, die über die Christen kam. A druga sprawa to żyli w czasie prześladowań, gdy byli chrześcijanie prześladowani. Und so hatten sie manches zu leiden und Petrus sieht das. I musieli niejedno wycierpieć i Piotr to widzi. Und jetzt wird er tätig als Hirte. I teraz on jest czynny jako pasterz. Und er möchte sie stärken, er möchte sie ermutigen. On chce ich wzmocnić i posilić. Und so schreibt er viel von den Leiden, durch die die Christen gehen. I on też pisze wiele o cierpieniach, przez które muszą przechodzić chrześcijanie. In Kapitel 1 sind es Leiden unter der züchtigenden Hand Gottes. W rozdziale pierwszym są to cierpienia pod tą ręką przy wychowawczą ręką Bożą. Wir sehen das in Kapitel 1, Vers 6. Rozdział pierwszy, szósty wiersz. Wenn es nötig ist, gdy trzeba,
dann betrübt Gott die Seinen durch Prüfungen, aber nur für eine kurze Zeit. Wtedy Bóg zasmuca swoich różnymi doświadczeniami, ale tylko na krótki czas. Und er hat damit eine gute Absicht. I Bóg ma dobre zamiary w związku z tym. Er möchte, dass der Glaube sich bewährt. On chce, by wiara się wypróbowała. Und das hat zum Ergebnis Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. I owocem tego jest chwała i cześć w objawieniu Jezusa Chrystusa. In Kapitel 2 schreibt er von Leiden um des Gewissens willen. W drugim rozdziale pisze o cierpieniach z powodu sumienia. Kapitel 2, Vers 19. Drugi rozdział, 19 wiersz. Ein Gläubiger steht in seinem Gewissen vor Gott. Wierzący w swoim sumieniu stoi przed Bogiem. Und deshalb kann er manche Dinge nicht mitmachen. I w związku z tym pewnych rzeczy on nie może czynić. Und dann erlebt er, dass er dafür angefeindet wird und leiden muss. I wtedy doświadcza tego, że z tego powodu jest atakowany i musi cierpieć. Aber dann sagt Petrus, das ist wohlgefällig bei Gott. Ale Piotr wtedy mówi, to Bogu jest to upodobanie. Und es gibt nichts Schöneres als diese Zustimmung Gottes zu erleben. I nie ma nic piękniejszego niż przeżyć to jakby na uznanie Boga. In Kapitel 3, da sind es Leiden um der Gerechtigkeit willen. W trzecim rozdziale są to cierpienia z powodu sprawiedliwości. Vers 14, 14. wiersz. Vielleicht kannst du den Vers lesen. Przeczytamy go. Trzeci rozdział, 14. wiersz. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gruźb ich i nie trwóżcie się. Wenn ein Gläubiger für das Gute eintritt, jeśli wierzący występuje w obronie dobrego, wenn er in praktischer Übereinstimmung mit Gott leben möchte, jeśli chce żyć w zgodności z Bogiem, wenn er sein Leben eben in Gerechtigkeit führen will, gdy chce prowadzić swoje życie w sprawiedliwości, dann muss er möglicherweise dafür leiden. To bardzo często musi z tego powodu cierpieć. Aber dann sagt Petrus, glückselig seid ihr. Ale wtedy Piotr mówi, błogosławieni jesteście. Und wir werden gleich noch kurz sehen, warum. Wir werden es gleich noch anschauen, warum. Zobaczymy to dlaczego. In Kapitel 4 spricht er von Leiden um des Namens des Herrn Jesus willen. W czwartym rozdziale mówi o cierpieniach z powodu Pana Jezusa. Vers 14, wenn ihr im Namen Jesu Christi geschmäht werdet. 14. wiersz, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. Und in Kapitel 5 spricht er von Leiden durch den Widerstand des Teufels. I w piątym rozdziale mówi o cierpieniach z powodu sprzeciwu szatana. Wir finden das in Kapitel 5, Vers 8. Piąty rozdział, ósmy wiersz. In diesen Leiden möchte Petrus nun die Gläubigen ermutigen. I w tych cierpieniach Piotr chce posilić wierzących. Und dann finden wir etwas sehr, sehr Schönes. I widzimy tutaj coś pięknego. Er verbindet sie in den Leiden mit Christus, der auch gelitten hat. I on łączy to w cierpieniach z Chrystusem, który także cierpiał. Das ist hier in unserem Vers 3, Vers 18 auch der Fall. W trzecim rozdziale, 18 wiersz, też to możemy zauważyć. Er hatte in Vers 17 gesagt, es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. W 17 wierszu mówi, że lepiej jest cierpieć za dobre niż za złe uczynki. Jetzt verbindet er die, die leiden, für Gutes tun. I teraz on wiąże to ci, którzy cierpią za dobro. Er verbindet sie mit Christus und sagt, Christus hat auch gelitten. I łączy to z Chrystusem, mówiąc, Chrystus też cierpiał. Deswegen versteht er uns auch in Leiden. Dlatego też i on nas rozumie w cierpieniach. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Appell in diesem Vers. Ale teraz możemy tutaj zauważyć taki apel w tym wierszu. Petrus möchte den Gläubigen ganz fest auf Herz und Gewissen binden. Piotr chce wierzących tak jak gdyby związać na sercu i w sumieniu. Ihr sollt nicht mehr leiden für Böses tun. Macie, nie powinniście więcej cierpieć za złe uczynki.
Das sollte im Leben eines Christen nicht der Fall sein. W życiu wierzącego nie powinno być takich przypadków. Wenn wir leiden für Böses tun, jeśli cierpimy za zło, za złe czyny, dann ist das eine Sache, die Gott traurig macht. To jest to rzecz, która zasmuca Boga. Dann möchte Gott uns vielleicht durch die Leiden zurückführen. To być może wtedy Bóg chce przez te cierpienia nas jak gdyby zawrócić. Dass wir einsehen, wir haben Böses getan und dass wir es bekennen. Abyśmy to zauważyli, że popełniliśmy zło i byśmy to wyznali. Aber er sagt, wenn ihr für Gutes tun leidet. Ale on mówi, jeśli cierpicie za dobre uczynki, das kann auch sein. Tak też się może zdarzyć. Aber das ist besser. I to jest lepiej. Und jetzt zeigt der Christus. I teraz pokazuje Chrystusa. Und er sagt, ihr Gläubigen, ihr sollt nicht mehr für Böses tun leiden. I mówi, wy, wszyscy wierzący, nie powinniście cierpieć za zło. Denn das hat ein anderer ein für alle Mal getan. Gdyż to uczynił jeden raz na zawsze. Und das ist der Herr Jesus. I Pan Jezus, to jest Pan Jezus. Und er gibt jetzt drei Gründe an. I teraz on daje trzy powody. Er sagt, Christus hat einmal für Sünden gelitten. Chrystus cierpiał raz za grzechy. Und deshalb sollt ihr das nicht mehr. I wy nie musicie już. Er sagt zweitens, Christus hat einmal für Sünden gelitten. Chrystus raz za grzechy cierpiał. Das ist eine Sache, die soll zu Ende, die ist zu Ende gekommen. To jest rzecz, która już jest zakończona. Und dann zeigt er drittens, wenn Christus für Sünden gelitten hat, dann tat das der Gerechte für die Ungerechten. I on tutaj to pokazuje, jeśli Chrystus cierpiał za grzechy, to uczynił to jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Das zeigt uns, der Jesus war der eine, der Gerechte. I to nam też pokazuje, że Pan Jezus był tym jedynym sprawiedliwym. Er war in der Lage, um für Sünden zu leiden. On był jedynie w stanie cierpieć za grzechy. Für unsere Sünden, für deine und meine Sünden. Za nasze grzechy, za twoje i za moje. Um dafür eine Sühnung zu bewirken. By wykonać to przebłaganie. Oder steht der Herr Jesus auf einmal einzigartig vor uns? I Pan Jezus jest przed nami w taki szczególny sposób. Wenn ein Gläubiger für Böses tun leidet, dann ist das nur gerecht. Jeśli wierzący cierpi za złe uczynki, to jest to sprawiedliwe. Dann ist es die gerechte Antwort auf sein böses Verhalten. To jest to sprawiedliwa odpowiedź na jego złe zachowanie. Aber wie war es, als der Herr Jesus für Sünden gelitten hat? Ale jak to było, gdy Pan Jezus cierpiał za grzechy? Hatte er das verdient? Czy on to zasłużył? Nein. Nie. Er hat es getan unseretwegen. On to uczynił z powodu nas. Er ist der Gerechte. On jest ten sprawiedliwy. Und er hat gelitten unseretwegen für uns die Ungerechten. I on cierpiał z naszego powodu za nas niesprawiedliwych. Und er hatte damit eine Absicht. I on miał zamiar w tym. Er wollte uns zu Gott führen. Chciał nas przyprowadzić do Boga. Christus hat einmal für Sünden gelitten. Chrystus raz za grzechy cierpiał. Wir haben da heute Morgen kurz darüber nachgedacht. Dziś rano mogliśmy o tym krótko myśleć. Was hat das für ihn bedeutet, die Strafe für unsere Sünden zu tragen? Cóż to dla niego znaczyło, by ponieść karę za nasze grzechy? Jede böse Tat. Każdy zły czyn, jedes böse Wort, każde złe słowo, jede Lüge und jede Unaufrichtigkeit, każde kłamstwo i złe zachowanie, jeder böse Gedanke, każda zła myśl, dafür hat er die Strafe getragen. Za to on niósł, poniósł karę. Und er hat das getan, damit wir dafür nicht mehr leiden müssen. I on to uczynił po to, byśmy po raz drugi nie musieli za, my cierpieć za to. O, es ist uns völlig klar, wer an den Herrn Jesus glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht Gottes über die Sünde. Czy jest nam to jasnym, że kto wierzy w Pana Jezusa, ten już więcej nie będzie sądzony? Das ist das Teil, das dem Christen geschenkt ist von Gott. To jest ta część, która jest chrześcijaninowi darowana od Boga. Er darf frei ausgehen.
on może być wolnym, może wyjść na wolność. Aber jetzt liegt Petrus daran, dass das praktische Verhalten der Christen auch dem entspricht. Ale teraz Piotr tutaj kładzie nacisk na to, że praktyczne zachowanie nasze też powinno temu odpowiadać. Und deswegen sagt er, ihr solltet auch in eurem Leben hier auf dieser Erde niemals mehr für böses tun leiden. I dlatego on też mówi, że tutaj w waszym życiu nie powinniście już nigdy więcej cierpieć za złe uczynki. Was hatte der Herr als Ziel vor Augen? I jaki cel miał Pan przed oczami? Er wollte uns zu Gott führen. Chciał nas przyprowadzić do Boga. Wie viel liegt in diesen kurzen Worten zu Gott geführt? Jakże, jak wiele treści jest w tych krótkich słowach przyprowadzić do Boga. Einst waren wir Feinde Gottes. Kiedyś byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Entfremdet, entfernt, fern von Gott. Oddaleni, z dala od Niego. Heute Morgen durften wir als Anbeter in seine Gegenwart treten. Und dziś rano, jako ci uwielbiający, mogliśmy być w Jego obecności, w Jego obliczu. Wir dürfen wissen, dass wir ihn als unseren Vater im Himmel kennen. Możemy być tego świadomi, że znamy Go jako naszego Ojca w niebie. Wir haben Zutritt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Mamy dostęp ze swobodą przed tron łaski. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit Gott. Możemy mieć społeczność z Bogiem. Wir sind angenommen als Söhne Gottes. Jesteśmy przyjęci jako Synowie Boży. O, was liegt alles darin, zu Gott geführt. I to wszystko leży w tym przyprowadzeni do Boga. Ist hier noch jemand heute Morgen, der noch fern von Gott ist? Czy jest tu dziś jeszcze ktoś, kto jest daleki od Boga? Dann nimm den Herrn Jesus an, der am Kreuz auch für dich gelitten hat. Przyjmij Pana Jezusa, który za ciebie cierpiał na krzyżu. Er bietet dir heute noch das Heil an und sagt, komm zu mir. Jeszcze dziś ofiaruje ci zbawienie i mówi, przyjdź do mnie. Ich möchte dich auch zu Gott führen. Chcę cię przyprowadzić także do Boga. Ich möchte dir einen Platz geben am Herzen des Vaters. Chcę ci darować miejsce przy sercu Ojca. Oh, das ist ein glückliches Teil, das wir haben dürfen als Christen. I to jest ta szczęśliwa cząstka, którą możemy mieć jako chrześcijanie. Aber praktizieren wir es auch als solche, die in diese Stellung gekommen sind? Ale czy my to też praktykujemy jako tacy, którzy znaleźliśmy się w tym miejscu? Jeder, der Kinder hat, każdy, kto ma dzieci, der weiß, wie sehr sich Eltern freuen, wenn die Kinder kommen, um zusammen zu sein mit den Eltern. To wie, jak bardzo rodzice się cieszą, gdy dzieci przychodzą do rodziców po to, by z nimi być. Um ihnen zu erzählen, was sie erlebt haben. By im opowiadać, co przeżyły. Um sie zu fragen, wie sie über die Dinge denken. By ich zapytać, co rodzice myślą o pewnych sprawach. Und um einfach zusammen zu sein. I po prostu tak, by mieć społeczność. Und ihr Lieben, unser Gott freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Umiłowani, nasz Bóg cieszy się, gdy my do Niego przychodzimy. Wenn solche, die grundsätzlich zu ihm gebracht sind, auch die Gemeinschaft mit ihm aufsuchen. Gdy ci, którzy z zasady są do Niego przyprowadzeni, szukają społeczności z Nim. Ich weiß nicht, wie es in deinem Alltag ist. Nie wiem, jak ma się twój dzień codzienny. Aber oft ist man am Morgen noch zu müde, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Ale często bywa tak, że rano jest się jeszcze zbyt zmęczonym, by mieć społeczność z Bogiem. Und am Abend ist man wieder zu müde. A wieczorem jest się znowu już zbyt zmęczonym. Aber wenn unser Alltag immer so weitergeht, ale jeśli nasz dzień będzie tak codziennie przebiegał, dann verpassen wir die glücklichsten Momente unseres Lebens. To wtedy te najszczęśliwsze momenty w naszym życiu przejdą obok nas. Und dann halten wir unserem Gott das vor, was ihm eigentlich gehört und worauf er sich freut. I zabierzemy Bogu to, co w zasadzie mu się należy, z czego on się raduje. Ich weiß, dass das Energie kostet. Ja wiem, że to kosztuje wiele energii z naszej strony. Aber wollen wir uns das heute noch einmal fest vornehmen, in unser Herz fassen? Ale chciejmy takie postanowienie powziąć jeszcze dzisiaj w naszych sercach.
dass wir in unserem Tagesablauf uns Zeit reservieren. Abyśmy w naszym dniu zarezerwowali sobie czas, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. By mieć społeczność z Bogiem. Um von ihm zu hören aus seinem Wort. By słuchać to, co mówi przez swoje słowo. Und um zu ihm zu sprechen im Gebet. I by do niego mówić w modlitwie. Jetzt zeigt Petrus uns, was nötig war, damit der Herr Jesus uns zu Gott führen kann. Teraz Piotr pokazuje, co było konieczne, by nas mógł przywieźć do Boga. Der Herr Jesus ist getötet worden nach dem Fleisch. Pan Jezus został zabity w ciele, czyli jego został zabity. Dieses Wort getötet, to słowo poniósł śmierć. Das meint ein gewaltsames Töten. To oznacza śmierć z przemocy. Das enthält dieses Wort im Grundtext. Właśnie tak to jest w tekście oryginalnym, jest to tak rozumiane czy ujęte. Und da sehen wir die Verantwortung der Menschen, der Juden, die ihn gewaltsam umgebracht hat. I tu widzimy odpowiedzialność człowieka, odpowiedzialność Żydów, którzy go zabili. Das ist das, was die Menschen für ihn übrig hatten, ihn zu töten. To jest właśnie to, co człowiek miał dla niego przygotowane, zabić go. Aber dann sehen wir, was Gott getan hat. Ale widzimy, co Bóg uczynił. Oder Jesus ist lebendig gemacht nach dem Geist. Został w duchu przywrócony życiu. Dieses nach dem Fleisch und nach dem Geist. Te dwie sprawy w ciele i przywrócony w duchu. Das zeigt uns den Charakter oder die Art der Sache an. Pokazuje nam to charakter tej sprawy. Er ist getötet nach dem Fleisch. Został zabity w ciele. Das hat zu tun mit seinem Menschsein hier auf dieser Erde. To ma związek z jego człowieczeństwem tutaj na tej ziemi. Das ist das, was Menschen mit ihm gemacht haben. To jest to, co ludzie z nim uczynili. Aber er ist auch lebendig gemacht nach dem Geist. Ale on został przywrócony życiu w duchu. Er ist auferweckt worden. Został wzbudzony. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Przez moc Ducha Świętego. Aber der Apostel möchte uns damit auch etwas deutlich machen. Apostoł chce nam przez to coś uzmysłowić. Er möchte sagen, dieses eine getötet worden nach dem Fleisch. Chce nam powiedzieć, ten, który został zabity w ciele. Das ist vergangen. To jest przeszłość. Er ist jetzt lebendig. On jest teraz żywy. Er lebt im Himmel. Żyje w niebie. Das ist nach dem Geist. W duchu. Und auch ihr Gläubigen, ihr sollt nicht mehr fleischlich sein. I także wy, wszyscy wierzący, nie powinniście więcej być cieleśni. Ihr sollt geistlich sein, nach dem Geist leben. Powinniście być duchowi, żyć według ducha. Das macht Petrus hier deutlich, getötet nach dem Fleisch. Aber lebendig gemacht nach dem Geist. I to właśnie pokazuje dokładnie tutaj Piotr. Poniósł śmierć w ciele, ale przywrócony został życiu w duchu. Jetzt möchte Petrus die Gläubigen ermutigen, indem er ihnen ein Beispiel aus dem Alten Testament vorstellt. I teraz Piotr chce ich posilić, przez to pokazując im przykład ze Starego Testamentu. Er erinnert sie an die Tage Noahs. I przypomina im dni Noego. Und macht den Gläubigen, die damals lebten, als Petrus schrieb, i tym wierzącym, którzy żyli w czasach, gdy Piotr to pisał ten list, er macht ihnen deutlich, das, was ihr erlebt, ist doch nichts Neues. I mówi im, to, co wy teraz przeżywacie, to nic nowego. Das hat doch Noah vor euch auch schon erlebt. Noe też to przeżywał przed wami. So wie die Menschen heute sind, so waren sie doch damals auch schon zur Zeit Noahs. Tacy jak ludzie, którzy są teraz, jakimi oni są teraz, takimi samymi byli wtedy za czasów Noego. Und so wie die Langmut Gottes heute noch geduldig ist, so war sie damals auch geduldig. I jak Bóg jest cierpliwy teraz, tak samo był cierpliwy wtedy. Und so wie damals der Prediger der Gerechtigkeit belächelt wurde. I tak samo jak wtedy ten kaznodzieja sprawiedliwości był wyśmiewany. So werdet ihr heute auch verfolgt. Tak i wy dzisiaj będziecie prześladowani.
Wir wollen uns jetzt diese Verse, in denen er davon spricht, etwas genauer anschauen, Vers 19 und Vers 20. Teraz zajmijmy się tymi wierszami 19 i 20 trochę dokładniej. Der Herr Jesus ist lebendig gemacht nach dem Geist. Pan Jezus został przywrócony życiu w duchu. Und in der Kraft dieses gleichen Geistes ging er damals, als Noah lebte, hin. I w sile tego ducha on wtedy, gdy Noe żył. Und er predigte damals den Menschen, die hier tatsächlich auf der Erde lebten. I on głosił tamtejszym ludziom, którzy żyli wtedy na ziemi. Diese Menschen, die sind längst gestorben. Ci ludzie już dawno ich nie ma, już dawno nie żyją. Ihr Geist ist jetzt im Gefängnis. Ich duch jest w więzieniu. Aber damals, als Gott ihnen predigte, da lebten sie noch hier auf dieser Erde. Ale wtedy, gdy Bóg im głosił, oni żyli na tej ziemi. Jetzt sind sie im Gefängnis, weil sie diese Botschaft nicht angenommen haben. Teraz oni są w więzieniu, gdyż nie przyjęli tego poselstwa. Der Mensch besteht aus Leib, Körper, Seele und Geist. Człowiek składa się z ciała, ducha i duszy. Wenn der leibliche Tod eintritt, dann bedeutet das Trennung des Körpers von Seele und Geist. Gdy następuje śmierć, to oznacza to rozdzielenie ciała od ducha i duszy. Der Körper, der wird in die Erde gelegt, begraben. Ciało zostaje pogrzebane. Und hier sehen wir, was mit den Geistern, mit Geist und Seele derer geschieht, die unversöhnt mit Gott sterben. A tu widzimy, co dzieje się z duszą i duchem człowieka, który niepojednany odchodzi z tego świata. Sie sind im Gefängnis. One są w więzieniu. Das wird von den Geistern, von Geist und Seele der Gläubigen nicht gesagt. To nie jest, nie ma, nie widzimy, żeby tak było powiedziane o duchach wierzących. Der Räuber, der sich am Kreuz bekehrt, der hört, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ten zbójca, który na krzyżu się nawrócił, usłyszał te słowa: dziś będziesz ze mną w raju. Als dieser Räuber starb, blieb sein Körper am Kreuz. Gdy on zmarł, jego ciało pozostało na krzyżu. Aber Geist und Seele gingen ins Paradies. Ale duch i dusza znalazły się w raju. Diese Menschen, denen damals, als sie auf der Erde lebten, gepredigt wurde und die jetzt, deren Geister jetzt im Gefängnis sind, tym ludziom, którym wtedy było głoszone, a których duchy teraz są w więzieniu, die waren eben einst ungehorsam. Oni kiedyś byli nieposłuszni. Als sie das Angebot Gottes hörten und sahen, glaubten sie nicht. Gdy usłyszeli ofertę Bożą, nie uwierzyli w nią. Gott hat lange gewartet. Bóg czekał długo. Er hatte große Langmut. On ma wielką cierpliwość. Es waren wohl 120 Jahre. Było to 120 lat. Gott wartete und Noah baute. Bóg czekał, a Noe budował. Er baute die Arche. Budował Arkę. Sie konnten sehen, da bereitet Gott ein Rettungsmittel. Oni to mogli widzieć, że Bóg przygotowuje środek ratunku. Aber sie wollten dieses Angebot Gottes nicht annehmen. Ale nie chcieli przyjąć tej oferty. Und dann kam irgendwann der Moment, wo es zu spät war. I nastał taki moment, w którym już było za późno. Da begann es zu regnen, da kamen die Wasser und die Türen der Arche wurden verschlossen. Zaczęło padać, nadeszły te wody, a drzwi Arki były już zamknięte. Auch heute kann es sein, dass es zu spät ist. Także i dzisiaj może się tak zdarzyć, że będzie za późno. Und wenn du heute die Botschaft von dem Herrn Jesus gehört hast, i jeśli dzisiaj słyszysz nowinę, to poselstwo o Panu Jezusie, und der Herr Jesus kommt morgen, um die Seinen zu sich zu nehmen, i Pan Jezus przyjdzie jutro, by swoich wziąć do siebie, hast du dich nicht bekehrt, dann ist es dann zu spät. A ty się nie nawrócisz, czy nie nawróciłeś, to jest już za późno. Deswegen schieb das nicht auf, warte nicht länger. Dlatego nie odkładaj tego, nie przesuwaj tego. Es ist viel zu gefährlich. Jest to naprawdę zbyt niebezpieczne. Die Langmut Gottes wartete. Ta Bóg cierpliwie czekał. Und am Ende gingen nur wenige, nur 8 Menschen, nur 8 Seelen in die Arche hinein. A na koniec tylko 8 dusz weszło do tej Arki. Aber diese 8, die wurden gerettet. Ale tych 8 zostało uratowanych.
das Wasser, das Gott zum Gericht auf diese Erde kommen ließ, ta woda, którą Bóg posłał tutaj na tą ziemię jako sąd, dieses Wasser trug die Arche hinüber auf die gereinigte Erde. Ta woda poniosła tą arkę ponad na tą nową ziemię, czy oczyszczoną ziemię. So ist das Wasser letztlich das Mittel. Tak więc woda jest tym środkiem, durch das die Rettung bewirkt wurde. Przez który został uczyniony ten ratunek. Weil sie geborgen in der Arche ins Wasser kamen. Ponieważ oni byli skryci w arce i w ten sposób byli na tej czy w tej wodzie. Deshalb wurden sie gerettet. Dlatego zostali wyratowani. Das ist ein schönes Bild von dem, was geschehen ist mit denen, die an den Herrn Jesus glauben. To jest piękny obraz tego, co się dzieje z tymi, którzy wierzą w Pana Jezusa. Die Wasser des Gerichtes Gottes kamen über den Herrn Jesus. Te wody sądu Bożego przyszły na Pana Jezusa. Und wenn wir jetzt ihn annehmen, jeśli my go przyjmiemy, dann dürfen wir geborgen in der Arche sein. To wtedy możemy być skryci w tej arce. Geborgen in ihm. Skryci w nim. Und dürfen in ihm geborgen durch diese Wasser gehen und gerettet werden auf eine andere Seite. I możemy w nim przejść przez to na, ten drugi, na tą drugą stronę, skryci w nim. Der Tod des Herrn Jesus, den an unserer Stelle erduldet hat, der bringt uns Rettung. Śmierć Pana Jezusa, przez którą on zmarł za nas w naszym miejscu, ona przynosi ten ratunek. Das, was für die Menschen, die den Herrn Jesus nicht annehmen, Gericht bedeutet. To, co dla ludzi, którzy nie przyjęli Pana Jezusa, oznacza sąd. Das bedeutet für uns Rettung, weil der Herr Jesus es für uns erduldet hat. Dla nas to samo oznacza ratunek, bo Pan Jezus za nas to wycierpiał. Wenn wir jetzt noch einmal diesen Abschnitt Vers 18 bis Vers 22 im Überblick anschauen. Gdy spojrzymy jeszcze raz na ten urywek od 18 do 22 wiersza, dann haben wir in Vers 18 die Wirklichkeit vorgestellt. To w wierszu 18 mamy przedstawioną rzeczywistość. Und das ist der Tod des Herrn Jesus. I to jest śmierć Pana Jezusa. Er ist getötet worden nach dem Fleisch. On został zabity w ciele. In Vers 19 und 20 wird uns das Vorbild gezeigt. W wierszu 19 i 20 mamy taki obraz. Dieses Vorbild sind die Wasser des Gerichts, die die Arche trugen. I tym obrazem są te wody sądu, które niosły arkę. Das ist auch ein Bild von dem Tod. To jest także obraz śmierci. Aber es ist das Vorbild von dem, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Ale jest to obraz tego, co się stało na krzyżu Golgoty. Und dann haben wir in Vers 21 noch ein Bild. I w 21 wierszu mamy jeszcze jeden obraz. Es ist nicht ein Vorbild. To nie jest taki obraz. Nicht ein Vorbild, das was in der Vergangenheit hingewiesen hat auf etwas zukünftiges. Tego, co w przeszłości wskazywało na rzeczy przyszłe, co się stało w przeszłości i miało, wskazywało na to, co będzie w przyszłości. Sondern ist ein Abbild oder ein Gegenbild von der Wirklichkeit. Ale jest to takie odwzorowanie rzeczywistości. Es ist nicht die Wirklichkeit selbst. To nie jest ta sama rzeczywistość, czyli to, co teraźniejszość, co się dzieje. Aber es ist ein Bild davon, to jest, und das ist die Taufe. To jest obraz tego, czyli chodzi tutaj o chrzest. Die Taufe, die ist auch ein Bild davon, gestorben zu sein mit dem Herrn Jesus. Chrzest jest obrazem tego, by umrzeć w Panu Jezusie. Die Taufe selbst rettet nicht. Sam chrzest nie ratuje. Der Tod des Herrn Jesus rettet. Śmierć Pana Jezusa ratuje. Wenn ein Mensch das annimmt im Glauben als für sich geschehen, dann bekommt er Rettung. Jeśli człowiek przyjmie to w wierze dla siebie samego, wtedy ma ten ratunek. Aber dann gibt es ein Bild davon und das ist die Taufe. Ale jest taki obraz tego, który można urzeczywistnić i to jest chrzest. Und wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann sagt er: "Ja, ich bin mit dem Herrn Jesus gestorben." I gdy człowiek się chrzci, to wtedy wyraża: "Tak, ja zmarłem z Panem Jezusem." Deshalb verstehen wir auch, warum der getauft wird,
untergetaucht wird. Dlatego też rozumiemy, że ten, który jest chrzczony, jest zanurzany. Er kommt in das Wasser hinein, ein Bild des Todes, des Gerichtes. On wchodzi jak gdyby w tą wodę, czyli obraz sądu. Aber er weiß, ich bin geborgen in Christus. Ale on wie, jestem skryty w Chrystusie. Er starb für mich. On zmarł za mnie. Und deshalb muss ich nicht sterben. I dlatego ja nie muszę umierać. In seinem Tod, in seinem Gericht ist mir Rettung geworden. W jego śmierci jest dla mnie ratunek. Das ist das Gegenbild, was hier in Vers 21 genannt wird. I to jest ten obraz przeciwny tego, co mamy tutaj opisane w 21. wierszu. Wenn ein Gläubiger sich taufen lässt, dann bekennt er, ich bin mit dem Herrn Jesus gestorben. Gdy wierzący się chrzci, to wtedy wyznaje, ja zmarłem z Panem Jezusem. Wann bist du denn eigentlich mit dem Herrn Jesus gestorben? A kiedy zmarłeś, w sumie kiedy zmarłeś z Panem Jezusem? Weißt du das? Wiesz, kiedy to było? Wenn man so fragt, dann sagen manche, ja, als ich mich bekehrt habe. Gdy tak popytamy, to wielu mówi, no, gdy się nawróciłem. Ist der Herr Jesus da gestorben? Czy wtedy Pan Jezus zmarł? Nein, also kannst du nicht mit ihm gestorben sein. Nie, a więc nie mogłeś z Nim umrzeć. Oh, wir sind mit dem Herrn Jesus gestorben, als er starb am Kreuz auf Golgatha. My umarliśmy z Panem Jezusem wtedy, gdy On zmarł na krzyżu na Golgocie. Vor ungefähr 2000 Jahren. Mniej więcej 2000 lat temu. Da kannte er jeden, der sich zu ihm wenden würde. On znał każdego, który się do Niego zwróci. Da starb er für ihn, für jeden. I On zmarł za Niego, za każdego. Und da sind wir auch mit ihm gestorben. I wtedy też myśmy z Nim umarli. Und in dem Moment, wo einer das im Glauben annimmt, wo er sich bekehrt, i w tym momencie, gdy ktoś, kto wie, że przyjmuje to, gdy się nawraca, da wird es ihm zugerechnet. To jest mu to zaliczone. Jetzt wird also dieses Gegenbild erläutert, das Gegenbild, das auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. I teraz ten obraz jest właśnie tutaj pokazany, że das Gegenbild, das euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Że tym obrazem, który was ratuje, jest chrzest. To jest obraz tego. Petrus schreibt, das euch errettet, Piotr ist selber gar nicht mit der christlichen Taufe getauft worden. Piotr tutaj pisze, który teraz i was zbawia, bo on sam nie był chrzczony tym chrześcijańskim chrztem. Aber er ist von dem Herrn Jesus ausgesandt worden zu taufen. Ale on został posłany przez Pana, by chrzcić. Dann erklärt er, die Taufe an sich ist kein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. I teraz wyjaśnia, że ten chrzest nie jest pozbyciem się cielesnego brudu. Das Ablegen der Unreinheit des Fleisches, die Reinigung von den Sünden, die ist durch den Glauben an den Herrn Jesus bewirkt. Das Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Czyli to pozbycie się cielesnego brudu. Die Reinigung von den Sünden. Oczyszczenie z grzechów. Die ist bewirkt durch das Werk des Herrn Jesus. To, durch den Glauben an ihn. To jest, to się stało przez dzieło Pana Jezusa, przez wiarę w Niego. Das geschieht nicht durch die Taufe. To nie dzieje się przez chrzest. Aber die Taufe ist ein Bekenntnis davon, ein Bild. Ale chrzest jest wyznaniem tego, obrazem tego. Und dann geht er weiter. I on idzie dalej. Und er sagt, das Teil, was dem Glaubenden geworden ist. I mówi, że część, cząstka, która stała się częścią wierzącego. Das ist Ablegen der Unreinheit, Reinigung. To jest odłożenie tego brudu, czyli oczyszczenie. Aber er hat auch ein gutes Gewissen vor Gott bekommen. Ale wierzący otrzymał także to czyste sumienie przed Bogiem. Er darf jetzt mit einem guten Gewissen vor Gott stehen, weil er weiß, ich bin angenommen in dem Herrn Jesus. On może przed Bogiem stać z tym oczyszczonym sumieniem, gdyż wie, że jest w Panu Jezusie. Wir haben das ja gesehen, er ist zu Gott geführt. Widzieliśmy to tutaj, że został przyprowadzony do Boga. Und auch davon ist die Taufe ein Bild. I także tego obrazem jest chrzest. Ein Zeugnis dieser Sache. Świadectwem tej rzeczy. Mit Christus gestorben. Z Chrystusem umarliśmy. Und dann aus dem Wasser der Taufe hervorgekommen. I z tej wody chrztu wynurzenie się. Und so dürfen wir jetzt in Neuheit des Lebens wandeln. I możemy żyć w tym nowym życiu. Dann geht Petrus weiter.
I Piotr kontynuuje. Und er spricht jetzt von etwas, von dem die Taufe nicht mehr spricht. I mówi o czymś, co, o czym już nie mówi. Von dem die Taufe nicht, nicht spricht. O czym chrzest nie mówi. Die Taufe spricht davon, mit dem Herrn Jesus gestorben und begraben. Chrzest mówi, umarliśmy z Panem Jezusem i jesteśmy z Nim pogrzebani. Da hört das Bild der Taufe auf. I tu jest koniec obrazu, jaki nam pokazuje chrzest. Aber jetzt zeigt dir, dass die Wahrheit weitergeht. Ale teraz nam pokazuje, że ta prawda posuwa się dalej. Jesus Christus ist auferstanden. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Und so dürfen wir jetzt vor Gott stehen, in dem Auferstandenen. I tak też możemy stać przed Bogiem w tym zmartwychwstałym. Und dann verstehen wir, dass wir wirklich mit einem guten Gewissen vor Gott stehen können. I wtedy dopiero rozumiemy to, że z tym dobrym sumieniem możemy być przed Bogiem. Christus ist auferstanden. Chrystus zmartwychwstał. Der eindeutige Beweis dafür, dass das Werk angenommen ist. To jest ten niezbity dowód na to, że to dzieło zostało przyjęte. Gott hat sein Siegel darauf gedrückt in der Auferstehung, in der Auferweckung des Herrn Jesus. Bóg położył czy przybił swoją pieczęć na w tym zmartwychwzbudzeniu Pana. Und das gibt uns Sicherheit, das gibt uns Ruhe. I to daje nam pewność i spokój. Und so dürfen wir jetzt vor Gott stehen. I tak też możemy teraz stać przed Bogiem. Dann geht Petrus noch weiter. I Piotr idzie dalej. Er sagt, der getötet worden ist nach dem Fleisch. Który został zabity w ciele. Der lebendig gemacht ist nach dem Geist, der auferstanden ist. Który zmartwychwstał i jest żywy w duchu. Der ist in den Himmel gegangen und ist jetzt zur Rechten Gottes. Wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, po prawicy Bożej. Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. A poddani są mu aniołowie i zwierzchności i moce. Und er sagt damit, ihr Christen, wenn ihr jetzt leidet. I mówi też, teraz wy chrześcijanie, jeśli cierpicie, dann verliert nicht den Mut. Nie traćcie odwagi. Ihr seid verbunden mit dem, dem alles unterworfen ist. Jesteście połączeni z tym, któremu wszystko jest poddane. Und er wird das letzte Wort haben. I on ma to ostatnie słowo. Und wenn ihr heute leidet, einmal werdet ihr mit ihm verherrlicht sein und mit ihm regieren. I nawet gdy teraz cierpicie, to kiedyś będziecie z nim uwielbieni i z nim będziecie panować. Dann greift er in Kapitel 4 noch einmal den Gedanken auf. I w czwartym rozdziale jeszcze raz podejmuje tą myśl. Christus hat für uns im Fleisch gelitten. Chrystus cierpiał w ciele za nas. Wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Uzbrójcie się też i wy tą myślą. Das bedeutet, wir brauchen da Kraft wie eine Rüstung. Das ist ein Kampf, da müssen wir uns wappnen. To oznacza, że potrzebujemy tej siły, czyli takiej zbroi, musimy się uzbroić. Wir dürfen dieselbe Gesinnung haben wie Christus. Możemy mieć to samo usposobienie co Chrystus. Und was war diese Gesinnung? A jakim było jego usposobienie? Der Herr Jesus wollte um jeden Preis den Willen Gottes tun. Pan chciał za wszelką cenę wykonać Bożą wolę. Er wollte das tun, was Gott wollte, koste es, was es wolle. On chciał uczynić to, co Bóg sobie życzył, obojętnie ile by to kosztowało. Und auch wenn es leiden und auch wenn es den Tod bedeutete. Nawet jeśli to oznaczało cierpienia i śmierć. Und mit diesem Sinn dürfen wir uns auch rüsten oder wappnen. I tym usposobieniem my się możemy też uzbroić. Dass wir Gottes Willen tun wollen, selbst wenn es leiden bedeutet. Że chcemy czynić wolę Bożą, jeśli to, nawet jeśli to oznacza cierpienia. Wer im Fleisch gelitten hat, kto cierpiał w ciele, das heißt, wer zufrieden damit war zu leiden, to znaczy, że kto był zadowolony, że, czy no, radował się z tego, że cierpi, wer dazu ein Ja gefunden hat, który zgodził się z tym, czy er es akzeptiert hat, który to zaakceptował, wer gesagt hat, ja Herr, auch wenn es leiden bedeutet, ich möchte dir folgen. Ktoś, kto powiedział, Panie, nawet jeśli to oznacza, że będę cierpiał, to jednak chcę iść za Tobą. Der ruht von der Sünde in seinem praktischen Leben. Ten wtedy zaniechał grzechu w swoim praktycznym życiu.
Der zeigt tatsächlich praktisch, dass er tot ist, der Sünde gestorben. Ten właśnie w sposób praktyczny pokazuje, że umarłem grzechowi, dla grzechu. Petrus sagt hier, wenn ihr sündigt, müsstet ihr nicht leiden. Piotr mówi, jeśli grzeszycie, to nie musicie cierpieć. Wenn ihr euren Begierden nachgebt, dann geht ihr damit den Leiden aus dem Weg. Jeśli podążacie za swoimi pożądliwościami, to aus dem Weg den Leiden, dann to wtedy jak gdyby uciekacie przed cierpieniem. Aber das soll euch als Christen nicht kennzeichnen. Ale to ma, nie powinno was charakteryzować jako chrześcijan. So war es in der vergangenen Zeit, aber das ist abgeschlossen. Tak było z wami w przeszłości, ale ten etap jest zamknięty. Und jetzt sollt ihr nicht mehr den Begierden der Menschen leben. I teraz nie powinniście żyć dla pożądliwości ludzkich. Lebt dem Willen Gottes. Żyjcie dla woli Bożej, czy według woli Bożej. Das ist der Sinn Christi. To jest właśnie to usposobienie Chrystusowe. Und er darf uns kennzeichnen. I może nas to charakteryzować. Empfinden wir, wie das Mut macht, den Herrn Jesus zu sehen, der für uns gelitten hat? Czy odczuwamy to, jakim wielkim pośleniem jest to dla nas? Und er sagt, schaut mal, das habe ich für euch getan. Gdy Pan Jezus mówi do nas, spójrzcie, ja to dla was uczyniłem. Und ich habe darin Gottes Willen erfüllt. I przez to wypełniłem wolę Bożą. Und ich wünsche, dass ihr jetzt auch meinen Willen tut. I życzę sobie, abyście i wy czynili moją wolę. Und wenn das Leiden bedeutet, dann möchte ich euch zu Hilfe kommen, euch kräftigen. A jeśli to oznacza cierpienia, to ja wam pomogę, ja was wzmocnię. Und dann gebe ich euch ein tiefes Glück ins Herz. Ja wam wleję głębokie szczęście w wasze serca. Dieses Glück der Übereinstimmung mit mir. To szczęście bycia jednomyślnym ze mną. Ihr werdet es erleben. Ihr habt dann meinen Sinn. Przeżyjecie to, że macie moje usposobienie. Ihr erlebt, was ich erlebt habe. Przeżyjecie to, co i ja przeżywałem. Gemeinschaft meiner Leiden. Społeczność z moimi cierpieniami. Und einmal, dann werdet ihr an meiner Seite Sieger sein. A kiedyś będziecie u mojego boku zwycięzcami. Und so ruft uns der Herr Jesus auch in seinen Hirtenbemühungen heute zu. I tak też woła Pan do nas w swoich staraniach pasterskich. Geht euren Lebensweg in Entschiedenheit für mich. Idźcie każdy swoją drogą zdecydowani dla mnie. Es ist ein glücklicher Weg, auch wenn er Leiden mit sich bringt. Jest to szczęśliwa droga, nawet jeśli czasami trzeba cierpieć.